nabożeństwo majowe, patrzyła z okien swojego mieszkania na zegar, który mieliśmy okazję widzieć przed chwilą, słynny zegar z napisem "Czas ucieka, wieczność czeka". I też niezwykłe było, że i położna, i Emilia spodziewały się, że urodzi się chuderlawe dzieciątko, jakieś maleńkie, wcześniaczek, a tu ku zdziwieniu i położnej, i Emilii urodził się zdrowy, wielki, silny chłopak, który głośno krzyczał i, no i to było też niesamowite. A czy Ojciec Święty wiedział o tej heroicznej decyzji swojej matki? No mogę przypuszczać, że wiedział. Kiedyś podczas wizyty w Wadowicach spotkał się z położną, na swoją prośbę spotkał się z położną, która przyjmowała ten poród. I też, co ciekawe, istnieją takie przypuszczenia, że papież, wynosząc na ołtarze Joannę Berettę Mole, jakby symbolicznie uczynił świętą swoją matkę. Jakby Joannę Berettę Mole, która jeszcze to powiedzmy oddała swoje życie, żeby urodzić czwarte dziecko. Tak. Biografia Karola Wojtyły to nie jest zamieszka przeszłość, to jest XX wiek, a jednak niełatwo się szuka, jak słyszę, szczegółów tej biografii. Zobaczył nawet napisanie tej książki wiele osób, to znaczy nie tyle odradzano, to mówiły, że trudno, i kardynał Dziwisz, Wanda Pułtawska, do siostry Tobiany nawet udało mi się dotrzeć, mówili, że niemożliwe, o matce w ogóle nic pani nie znajdzie. I rzeczywiście Emilia, przypomnijmy, żyła w XIX wieku, ona się urodziła pod koniec XIX wieku, także i od urodzenia, i od śmierci, no niemal 100 lat minęło. Także to zbieranie informacji było trudne, aczkolwiek dzięki temu, że dotarłam do rodziny Emilii, wtedy Kaczorowskiej, później Wojtyłowej, udało mi się jakieś okruchy wspomnień pozbierać. Dotarłam także do wielu nowych dokumentów o życiu i Emilii Wojtyłowej, i jednocześnie papieża. Pisząc tą książkę, udało mi się, tak myślę, dotrzeć do wielu, wielu tajemnic z życia i matki papieża, i samego Ojca Świętego. Niezwykła książka, zatem, którą bardzo gorąco Państwu doktor Hornbostel, książka, która pozwala dowiedzieć dyrektor się dużo Muzeum Konsulty Werbe. Wiemy jednak bardzo niewiele do tej pory, czyli o matce Karola Wojtyły i o domu, jaki stworzyła przyszłemu papieżowi. Nilena Kindzik, autorka książki, była Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za spotkanie. A już za